Siemaneczko kochani, jest już połowa maja, także coś już by myśleć o wysiewaniu dyniowatych. Ogórki mam już w gruncie, ale zostały mi jeszcze patisony, dynie i cukinie. Melony, arbuzy już wysiałam, zostały mi tylko te w pudełeczkach, ale z tymi jeszcze chwileczkę poczekam. Niby nie ma już takich zapowiedzi na mrozy, na tych zimnych ogrodników. Do połowy maja było dosyć zimno, mroźnie, także może nas akurat miną. Kochani, patisony to inaczej dynia zwyczajna. One są doskonałym źródłem witamin i minerałów. Witaminy C, kwasu foliowego, witaminy B6, magnezu, potasu, błonników, który pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego. Jest lekkostrawny, także możecie spokojnie je dawać dzieciom, jak i osobom starszym. Pestki z patisonów, jak i zresztą z dyniowatych, są doskonałe są na układ nerwowy i układ krążenia. Posiadają silne właściwości przeciwpasożytnicze i antynowotworowe. Tylko, że kochani, patisony są właśnie strasznie wrażliwe na spadki temperatur, dlatego sadzimy je do gruntu dopiero po 15 maja. Uprawiamy tak samo jak inne dyniowate. Schodzą tak około po 7-10 dniach. Po prostu muszą mieć ciepło, tak około 20 stopni. Także ja tutaj sobie porobiłam takie specjalne łóżka do każdego takiego gniazdka. Dam po 2-3 nasionka i przykryję je otuliną. Czym będę nawoziła patisony dyniowate, na pewno nagram na tym filmik. Także subskrybuj, komentuj, lajkuj, bądź na bieżąco. Jeżeli chcesz wiedzieć wszystko o uprawie patisonów, na pewno będę robiła jakieś filmiki, jakie robię przetwory. Także ja zabieram się do sadzenia. No i kochani, moje patisony już są posiane. One uwielbiają glebę przepuszczalną, bogatą w azot. Także jeżeli ktoś ma pierwszy rok po oborniku, jak najbardziej, będzie patison bardzo za to wdzięczny i będzie plonował. Ja zakopuję je głęboko. A za dzisiejszy filmik wam dziękuję. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Czekajcie na następne filmiki.